Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Zerkam tu, czy nagrywam, bo już nagrałem chyba z 8 minut, a się okazało, że nie włączyłem nagrywania. Dzisiaj poodpowiadamy sobie na wasze pytanka z Discorda. Napisałem wiadomość na Discordzie, gdzie was wszystkich oznaczyłem, żebyście pisali mi na PW pytanka i ja po prostu odpowiem na nie na odcinku. Będzie to taki bonus dla osób, które są na Discordzie, więc zapraszam. Tą wiadomość usunąłem tam za jakiś czas, bo jednak tych pytań było sporo i ciągle dochodziły, więc jakby po prostu wiecie, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile, no to sobie zrobimy to w ten sposób. Poodpowiadam na te pytania, będę czytał wasz nick z Discorda oraz treść pytania, nie będę tego pokazywał na streamie, no bo to jest jednak Discord, mogę tam mieć jakieś prywatne wiadomości od was na przykład, czy tam od jakichś znajomych swoich, więc żeby tego przypadkiem nie pokazać, wiadomo, nie każdy sobie życzy, także będziecie mi po prostu musieli uwierzyć na słowo. Zanim do tego przejdziemy, tytuł was pewnie zaciekawił, żeby tutaj nie trzymać was w niepewności. To tak, zaczęliśmy sobie streamować na Twitchu, póki co streamowałem 2 dni, więc nie jest to jakoś dużo. Natomiast strasznie mi się to, można powiedzieć, że spodobało. Fajna sprawa, nie? Fajna sprawa sobie z wami pogadać na żywo i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja tak długo nie streamowałem? Ano dlatego, że mam bardzo, bardzo słabiutki internet i jakby ja cały czas testuję te ustawienia OBS-a, żeby jakość tego streama była w porządku, ale też żeby mój internet jakby nie był tam za bardzo przeciążony. No i wiadomo, do takiej gry jak Shakes to tam internetu jakiegoś wybitnego nie trzeba, tak więc sobie ją na razie streamuję. Z innymi grami może być ciężko, no ale to jeszcze zobaczymy. Ja niestety mieszkam w takim miejscu, że internetu lepszego nie mogę mieć po prostu, więc jakby no muszę korzystać z tego co mam i muszę spróbować z tego jakoś coś tam wycisnąć. No ale póki co 2 streamki robiliśmy, troszeczkę jakoś audio była słaba, to wiem i to już naprawiłem na dzisiejszym streamie, bo dzisiaj też prawdopodobnie będzie stream, mam nadzieję, że już ta jakość audio będzie normalna, taka jak na odcinkach przynajmniej. I teraz tak, zostawcie followa na Twitchu, macie link w opisie, macie link w przypiętym komentarzu, mam nadzieję, że wam stawię, bo tak jak mówię, streamki będę starał się robić regularnie. Będę tak naprawdę, no co, wczoraj na przykład był streamek od 19 do 21 i myślę, że takie godziny na razie są w porządku, żeby sobie tam postreamować, pogadać z wami. Ja na streamkach póki co to mówię, testuję wszystko. Na pierwszym streamie to w ogóle testowałem jakość łącza, czy w ogóle będzie coś lagować i tak dalej. Było w porządku, więc zacząłem ogarniać takie tam alerty, jakieś tam donaty, zafollowy i tak dalej, takie pierdółki. I to tak samo ogarnąłem już wczoraj, na wczorajszym streamie to wszystko było. No i tak naprawdę codziennie coś tu nowego dochodzi. Dostałem od was na wczorajszym streamie donaty łącznie za 50 zł, także bardzo dużo, to byłem w sumie w szoku i od razu te 50 zł zainwestowałem sobie w grafiki właśnie na Twitcha. Parę tam kafelków, jakieś tam scena offline, jakiś tam banerek i tak dalej. Akurat mi wyszło 50 zł u grafika, więc jak najbardziej spoko, żeby tam jakieś były przyjemne dla oka, także no od razu to, że tak powiem, zainwestowałem. Nie wiem jak będą regularnie, nie wiem jak często będą streamki. Tak jak mówię, na razie takie godzinki wieczorne 19-21 około mi jak najbardziej pasują, żeby z wami pogadać. Cały czas się tego uczę, cały czas to wszystko testuję i tak dalej, więc na razie nie oczekujcie tam wybitnie jakiej jakości, ale myślę, że ze streama na stream coraz więcej rzeczy umiem i dzięki temu coraz więcej rzeczy po prostu jest lepszych, między innymi to audio, bo wy mi pisaliście na streamie, że jest ok, a ja potem oglądałem powtórkę, no i nie było ok, więc teraz mam nadzieję, że to poprawiłem i że będzie już git. Także zostawcie followka, będą subskrypcje, będą punkty kanału, wszystkie takie, że tak powiem, twitchowe sprawy będą. Z tym, że żeby mieć właśnie te punkty kanału i subskrypcje, muszę zostać towarzyszem. Tam wymaganie obserwujących spełniłem, bo mam ponad 100, a trzeba mieć tylko 50. Wymaganie, jeżeli chodzi o średnią widzów, tak samo spełniłem. W ogóle tu jest po 30, czasem nawet 40 osób na streamach, więc jak na pierwsze streamy, gdzie to nie wygląda jeszcze super, bo wiecie, ja nagrywać już w miarę, powiedzmy, umiem. No ale jednak streamowanie to jest zupełnie co innego, trzeba mieć podzielną wagę i tak dalej, więc jakby cały czas się tego uczę, także na razie te streamy mogą nie być tam jakoś, jeżeli chodzi o content, super, no ale tak mówię, no trzeba próbować, więc jeżeli chodzi właśnie o tą średnią widzów, to jak najbardziej spełniłem. Jeszcze muszę spełnić, żeby 7 dni w miesiącu streamować, póki co mam 2 i muszę jeszcze spełnić, żeby w miesiącu wystreamować 8 godzin, obecnie mam chyba tam z 3,5 jakoś, więc jak to spełnię, to zostanę tak zwanym towarzyszem Twitcha i będzie można subskrybować, będzie można tam
mieć te punkty kanału, już dodałem jakieś emotki z Better Twitch TV i tak dalej, więc generalnie powoli to się rozwija. Dobra, już mamy prawie 5 minutę, taka reklama, chciałem nagrać o tym odcinek, także wbijajcie, po prostu zostawiajcie followa i wbijajcie na streamki. Okej, zaczynamy chyba to Q&A, wydaje mi się, że nie ma co tutaj przedłużać. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, jak tak delikatnie głowę odchylam, nie mówię w kierunku mikrofonu, więc lecimy sobie z pytaniami. Pierwsze pytanie z mojego Discorda zadał je Najman, taka nazwa, co ciekawe. No i pytanie do odcinka, ile masz lat i w co grasz oprócz Shakesów? Więc tak, lat mam za równy miesiąc, tak naprawdę 21, póki co jeszcze 20. Dzisiaj jest 18 stycznia, o ile dobrze pamiętam, więc po prostu za równiutki miesiąc będziemy mieć 21 lat. W co gram oprócz Shakesów? No mówiłem to na odcinku ostatnio, że na przykład teraz sobie pogrywam w GTA 5, przechodzę fabułkę, ostatnio to siedzę nad tymi streamami, jeszcze tam na uczelni mam teraz sporo rzeczy do zrobienia, więc też ostatnio grałem chyba w sobotę, o ile mnie pamięć nie myli, więc po prostu powoli tą fabułkę przechodzę, nie? Ale tak to głównie Shakesy, a jak tam mam jeszcze jakiś wolny czas, no to streamki na Twitchu sobie ja oglądam, albo na YouTubie jakieś odcinki i tak dalej, więc grać w gry takie oprócz Shakesa dużo nie, ale jak mi coś wpadnie, na przykład GTA mi się bardzo podoba, tą fabułę chcę przejść sobie na 100%, to już zresztą mówiłem, więc jak najbardziej, jeśli chodzi o to, GTA jest w porządku, gierka mi się przyjemnie gra. Dobra, lecimy dalej. Seba zadał pytanie. Siema, pytanie do Q&A. Co lubisz robić w wolnym czasie i jaką klasę postaci polecasz dla free to play? Nie licząc tych pierwszych, które były w grze. Okej, co lubię robić w wolnym czasie? No w wolnym czasie tak naprawdę ogarniam YouTube'a, bo nie wiem, ludzie myślą, że to jest w ogóle moje źródło utrzymania, ale nie, no z takimi liczbami, jakie ja robię, utrzymać się no nie da praktycznie. Więc nie, to nie jest moje źródło utrzymania, to jest takie hobby, YouTube to jest takie hobby, teraz te streamki dojdą, mam nadzieję, więc to robię w wolnym czasie, oprócz tego, tak jak mówię, jakieś tam gierki, ale to akurat rzadko, jakieś tam streamki na Twitchu sobie oglądam i tak dalej, natomiast jaką klasę postaci polecam dla free to play? No to wydaje mi się, że druid z tych nowych, bo tak to bym powiedział, że zwiadowca, ale druid też jest jak najbardziej w porządku. Bo jednak ma w sobie zwiadowcę, nie? I ma wojownika i jakoś te lożki idą fajnie i tak dalej, także wydaje mi się, że jednak druid byłby odpowiednim wyborem. Dobra, lecimy dalej. Santa Pir zadał pytanie, gdzie pracujesz, uczysz się? Uczę się zaocznie, studiuję w Kielcach. Nie będę tam mówił dokładnej uczelni, chociaż chyba kiedyś mówiłem, ale to akurat nieistotne. Natomiast jeżeli chodzi o uczenie się... Przepraszam, jeżeli chodzi o pracę, to pracuję w jednej firmie, po znajomości można by powiedzieć, natomiast głównie przez internet ogarniam rzeczy, w sumie to jestem taki, można powiedzieć, od wszystkiego, ale głównie przez internet, jeszcze teraz jak ten COVID, to zdalnie handel internetowy, coś w tym stylu można by powiedzieć, więc dlatego często na przykład widzicie na Discordzie, że siedzę i mam Shakesa w tle od 10 godzin, bo po prostu tego Shakesa wrzucam w tło, a tam sobie pracuję albo robię coś innego, ale tak, no mówię, nie będę tutaj jakichś szczegółów zdradzał, ale po prostu tak w skrócie handel internetowy, ale inne rzeczy też czasem robię. Dobra, lecimy dalej. Miko zadał mi 3 pytania. Pierwsze to jest, jakie masz zainteresowania oprócz nagrywania i grania w gry? No to tak jak mówiłem, w sumie takie moje zainteresowanie to głównie jest teraz w tym momencie YouTube, głównie jest Twitch, bo oglądam te streamki, interesuję się generalnie tym, jak to działa. W sumie to może być takie smutne, ale tak oprócz tych rzeczy to nie mam za bardzo jakiegoś takiego hobby, ani nic w tym stylu. Piłką nożną się tam jakoś delikatnie interesuję, oglądam sobie tam mecze od czasu do czasu i tak dalej, ale tak no bardzo dużo czasu poświęcam jednak, wiadomo, no studia, to tam czas swój, że tak powiem, trzeba na to poświęcać, praca tym bardziej, no i jeszcze w wolnym czasie to nagrywanie, żeby to ogarnąć teraz ten Twitch, to też sporo czasu spędzam, żeby wszystko dobrze ustawić, więc no ciężko jeszcze na coś innego znaleźć czas w moim przypadku, więc no tak, kolejne pytanie, jaki content oprócz Shakesa planujesz dawać na kanał? W tym momencie nie wiem, w tym momencie jak widzicie Shakes, no bo jednak wiadomo, nagrywam po to, żeby ludzie to oglądali, no a najbardziej lubią oglądać Shakesa, więc jakby no próbowaliśmy tego Isaaca, ale tamte wyświetlenia były dość małe, tak naprawdę. Więc póki co ten Shakes, Isaaca może przerzucę na streamy, jeżeli mi internet ogarnie, to na streamkach będzie fajnie w to pograć, bo akurat na streamkach mi tam tak naprawdę obojętnie ile mam osób, bo jakoś w ogóle nawet na to nie patrzę podczas streama, dopiero później jak sobie skończę streama i na przykład jakieś tam podsumowanie mi wyskoczy, to dopiero widzę, jaka była średnia widzów, ile było najwięcej i tak dalej, więc
więc jakby może na streamkach sobie to poogarniamy, ale na kanale na razie nie planuję. Jeżeli by była jakaś nowa gra, by wyszła i by była strasznie nahypowana i by było można ją fajnie sobie ogarnąć do nagrywania, to może wtedy, ale to zobaczymy. No i oczywiście, jeżeli by mi się spodobała. A ja jeżeli chodzi o gry, to jestem bardzo, ale to bardzo wybredny niestety. Dobra, i kolejne pytanie, jak masz na imię? Patryk mam na imię. To chyba dużo osób wie, ale może ktoś nie wie, więc odpowiadam. Lecimy dalej. Tutaj bardzo brzydki nick, ale po starym nicku przeczytam, czyli Bercik. Ile Neutral ma lat? Pytanie do Q&A napisał. Bercik to mój wspierający swoją drogą. Jeżeli chcecie być jak Bercik, to zapraszam. Możecie wspierać kanał. Już od 5 zł macie super plakietkę. Jak komentujecie mój film, macie specjalną rangę na Discordzie i generalnie jesteście koksami, więc jeżeli ktoś chce, może wspierać tutaj na YouTubie. Natomiast lat już odpowiadałem chyba, że mam 21 za miesiąc, w tym momencie 20 i już powoli głos tracę, słyszę, ale dobra, lecimy dalej. I Zuru, czyli kolejny mój wspierający, zadał pytanko, będą inne serie na kanale i kiedy jakieś gierki z widzami, oczywiście z pierwszeństwem dla wspierających Kappa, no wiadomo, jeżeli chcecie być pierwsi, to musicie wspierać, ale czy będzie coś? Inne serie na kanale, no to już trochę odpowiedziałem w poprzednim pytaniu tam którymś, jeżeli chodzi o coś innego niż Shakes. Natomiast gierki z widzami, no w sumie jak tam grywałem w LoL'a i tak dalej, to troszeczkę ogarniałem sobie, w sensie pisałem na Discordzie po prostu do was, czy ktoś chce sobie pograć i graliśmy. Natomiast tak, no na streamie by to można zrobić, tylko mówię, no tutaj cały czas problem to jest ten mój internet, bo internet raczej by mi nie ogarnął LoL'a i jeszcze streama i tak dalej, więc to jest największa przeszkoda, ale teraz w LoL'a na przykład nie gram już bardzo długo, ale na przykład jak grałem, to tam wołem osoby z Discorda, czyli widzów jakby nie było, do gierki wspólnej, także po prostu bądźcie na Discordzie, jak coś będzie, to będzie. Na razie nie chcę nic obiecywać, żeby potem nie było, że tam się nie wywiązałem. Dobra, lecimy dalej. Toby Plo zadał też 3 pytania i swoją drogą ciebie kojarzę tutaj ze streamów, bo bardzo byłeś aktywny wczoraj na przykład na streamie, o ile dobrze pamiętam. No i tak, w sensie nie pamiętam, który to był stream, czy przedwczoraj, czy wczoraj, ale wiem, że byłeś na którymś bardzo aktywny. Ile grasz w Shakesa? Gram w Shakesa od 10 lat, chyba jakoś, mniej więcej coś w tym stylu, jakoś od 2010 albo 11, mniej więcej coś takiego, już w tym momencie nie pamiętam dokładnie, z przerwami oczywiście, miałem tam sporo tych przerw, ale generalnie tą grę z nami gdzieś tam zawsze jest obok mnie od tego roku mniej więcej. Co sądzisz o Shakesie? No co mogę sądzić, spoko gra, nie wiem czy w dobrym idzie kierunku ostatnimi czasy, tak naprawdę to by trzeba się głębiej nad tym zastanowić, nie mi to ocenia zresztą, natomiast w sensie no może trochę mi, no bo jednak sporo gram w tą grę, ale nie wiem czy wszystkie, są takie aktualizacje, które są super i które naprawdę jestem pod wrażeniem, że coś takiego zrobią, a są takie, które są totalnie bez sensu, totalnie nastawione czysto na kasę, bo wiadomo, że gra musi zarabiać, musi wszystko opłacić i tak dalej, ale no totalnie nastawione na kasę i jakby po niektórych aktualizacjach się odechciewa grać i oni to robią tak przeważnie na przemian, zrobią coś takiego, gdzie się odechciewa grać, a nagle robią coś super i wiecie, i tak balansują, nie? Ale no co mogę sądzić, no gierka jako taka spoko, no gdyby nie była spoko, to bym w nią nie grał, więc no tak to wygląda. Ile masz lat, to już odpowiadałem, 21 za miesiąc, już chyba trzeci raz o tym mówię. Jak masz na imię Patryk, to też już było. Okej, lecimy dalej. Co do tutaj jeszcze tego Shakesa, tak a propos właśnie co o tym sądzę, to w sumie tyle, chyba wyczerpałem temat, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale nieważne. Dobra, kolejne pytanie, Kamil Wach, nie wiem czy to jest twoje imię i nazwisko, ale no tak masz nas na Discordzie, więc po prostu to czytam. Jaki jest twój cel na YouTubie? Mój cel na YouTubie to było tak naprawdę, jak zobaczyłem, że to w ogóle się rozwija i zobaczyłem, że ludzie oglądają to, to było tak naprawdę zdobycie 10 tysięcy subskrypcji. I to osiągnąłem i tak naprawdę celu na YouTubie już za dużego nie mam. Teraz mam cel, znaczy w sensie na Twitchu nie mam na razie celu żadnego. Na razie to chcę, żeby po prostu te streamki ktoś tam sobie wbijał, żeby tam sobie pogadać z widzami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na Twitchu na razie nie mam jakiegoś tam wybitnego celu. Na Twitchu można mieć obserwujących i taki można powiedzieć mój cel gdzieś tam na przyszłość, jeżeli bym streamował regularnie, to by było właśnie 10 tysięcy obserwujących, ale tym razem na Twitchu, nie? W tym momencie mam tam ponad 100, więc jakby no też może będziemy powoli do tego dążyć, zobaczymy, ale generalnie cel na YouTubie no już został osiągnięty przeze mnie, na samym kontencie Shakesowym ciężko coś więcej osiągnąć.
Oczywiście wy teraz powiecie, że na przykład Zakreble ma tam 209 tysięcy subskrypcji, ale on te subskrypcje ma tak naprawdę z czego? Z Lola, jak nagrywał jeszcze Lola. Teraz jak zobaczycie, jakie wyświetlenia robi Shakes u niego, no to są one niewiele większe niż u nas, nie? Więc jakby widownia Shakesa jest raczej stała, ja raczej jakoś bardzo się nie powiększa i tak dalej, i tak dalej. Także wbić więcej niż powiedzmy te 10-15 tysięcy subskrypcji na samym Shakesie jest dość ciężko, więc no mój cel tak naprawdę osiągnąłem. Kamilu, dzięki za pytanko. Kolejna osoba, Oli, tutaj napisała, czy może zadać kilka pytań. Napisałem, że tak i okej, mamy 3 pytanka od Oli. Czy miałeś kiedyś momenty, w których znudził ci się Shakes i albo robiłeś sobie jakieś dłuższe przerwy? Tak, no to już mówiłem, że przez te 10 lat powiedzmy robiłem sobie bardzo, bardzo dużo przerw, miałem dużo kont na różnych serwerach i tak dalej, więc jakby no bawiłem się tą grą troszeczkę, więc tak, no robiłem sobie przerwy. Dlaczego tak bardzo lubisz tą grę? Nie wiem, szczerze mówiąc Shakes dla mnie to jest taki dodatek do codziennej rutyny. Strasznie lubię coś takiego, że tutaj trzeba codziennie, wiecie, ogarniać. Tutaj pupilki nakarmić, kołkiem zakręcić, awkę zrobić. No takie codzienne czynności, które musisz zrobić, żeby jakby cały czas tutaj się liczyć w walce o ranking i tak dalej, więc to mi się w Shakesie podoba, nie? Że jest taka daily rutyna, powiedzmy, w sensie taki dodatek do takiej codziennej rutyny właśnie mojej, więc no dlatego mi się podoba, nie? Oprócz tego no opieram na tym swój kanał teraz na YouTubie, więc tym bardziej jakby gram w to nawet dlatego też troszeczkę. W sensie, no wiadomo, jakby mi się nie podobało, to bym nie grał, ale no jednak niektóre postacie, gdyby nie YouTube, to bym już dawno porzucił, a gram na nich, no bo na przykład można z nich nagrać jakiś odcinek i tak dalej, więc w tym momencie tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Dlaczego tak bardzo lubisz to... A, to już odpowiadałem, sorki. Co sprawiło, że zacząłeś nagrywać na YouTubie? Szczerze mówiąc, to nie wiem. W sensie, Maciek skończył nagrywać dawno już. Więc jakby Maciek był na YouTubie takim gościem, który mimo wszystko jednak potrafi wszystko bardzo dobrze wytłumaczyć, bardzo dużo osób go oglądało i tak dalej, natomiast no on skończył nagrywać i nie było na YouTubie, wydaje mi się, takiego YouTubera, który w miarę by był na bieżąco z grą, żeby tam wam, wiecie, podawał jakieś nowości z gry, jakieś poradniki nagrywał. Ja też tutaj się nie chcę do Maćka porównać, broń Boże, bo jakby różnica między mną a Maćkiem jest ogromna, dlatego że ja nie czerpę fanu z gry, licząc każdego golda, każdego wszystkiego po prostu robić od linijki. Staram się grać dobrze, wiadomo, staram się wam dobre informacje przekazywać, ale no to nie jest takie aż bardzo napinanie się o to, więc jakby no to nas różni z Maćkiem, bo Maciek tam strasznie był za tym, żeby, wiecie, zawsze być najlepszy, top i tak dalej, no ale tak generalnie zobaczyłem, że jest taka pustka, nie? No wiadomo, był Zakreble, ale Zakreble no to tam robi bardziej taki content rozrywkowy, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną, to nie ma za dużo w tych odcinkach. Oczywiście to nie jest nic negatywnego, bo jakby on sobie wydaje grzybki, ludzie to lubią oglądać i im się to podoba, ale mówię, no żeby tak jakoś ktoś poradził coś, jeżeli chodzi o tą grę i tak dalej. Steel w momencie, kiedy ja zaczynałem nagrywać, to też bardzo tam rzadko wrzucał film, jeden na miesiąc i tak dalej, no i dlatego zacząłem, nie? Zacząłem, porobiłem poodświeżane poradniki, które są teraz w miarę na czasie, bo są aktualne, głównie te z 2020 roku. Jakoś tam się rozwijałem w tym kierunku i tak dalej, nie? W sensie uczyłem się nagrywać, bo pierwsze filmy wiadomo, że były koślawe, tak jak teraz streamy są koślawe na początku. No a teraz wydaje mi się, że poszło do przodu jakościowo i moja gadka poszła do przodu i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest git. Ale mówię, no tak zabrakło kogoś na YouTubie, takie miałem wrażenie i po prostu zacząłem nagrywać i jak widać, no jakiś tam, można powiedzieć, malutki sukcesik osiągnąłem, no bo jednak ludzie chcieli to oglądać, nie, i chcą nadal. Tak naprawdę, więc dobra, to lecimy dalej i już mamy ostatnie pytanko od Fifana. Jakie były twoim zdaniem najlepsze wakacje, na których byłeś w swoim życiu? Mam nadzieję, że fajne pytanie. Pytanie fajne, widziałem je już wcześniej, ale tak ciężko mi tak naprawdę na nie odpowiedzieć, co ja ci mogę właśnie powiedzieć, dlatego że nie miałem takich wakacji jakichś super najlepszych. Bardzo często wakacje jeżdżę ze znajomymi nad morze polskie. I to są tak naprawdę dla mnie super wakacje, bo jakby na morzu w Polsce, wiadomo, jest taka chillerka, jesteś tam tydzień albo załóżmy 9 dni, no wiadomo, zależy na ile jedziesz, jeździsz sobie, nic cię nie obchodzi i tak dalej, jeszcze z fajnymi osobami, bo tak naprawdę miejsce dla mnie, jeżeli chodzi o wakacje, taką odgrywa drugoplanową rolę, jeżeli jednak jest...
powiedzmy, jest z fajnymi ludźmi, to jest spoko gdziekolwiek, nie? To myślę, że dużo osób ma takie zdanie, więc po prostu no takich najlepszych ala nie miałem, każde są w porządku, ale myślę, że na takich najlepszych faktycznie jeszcze są one przede mną, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Także też bardzo fajne pytanko. Dobra, to by było na tyle, to już ostatnie pytanie. Wyszło nam prawie 20 minut, więc git. Dobrze obliczyłem, mniej więcej tyle chciałem. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podoba odcinek. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha, zostawcie followka. Na tym mi teraz tak naprawdę najbardziej zależy. I możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie pisać komentarze jakieś, co tam chcecie, róbcie. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć!